zasnąć. Aha. Na poczekaniu wymyślić wytłumaczenie. W porządku. Precipite volissime valmente! Mam nadzieję, że aktor, który podkładał mu głos, naprawdę dostał za to solidną garzę. Ja bym nie umiała czegoś takiego wymówić. A może tak? Saipua kivikaupias! Cholera! Nic z tego nie będzie. No nie, no jeszcze raz. Nie poddawaj się, stary. Okej, zobaczmy. To jest szantaż. Tu możemy mu nadepnąć na ambicje. No, dobra. Zaszantażujemy go. Skoro tak, to chyba zamieszkamy tu razem. Wstrętny szantażysta! Pierwszym razem myślałam, że on go walnie tą łopatą. Wreszcie. O, w mordę! Witaj, młody człowieku. Kim jesteś? Złodziejem grobowców? Ależ nie, jestem... To nie tak łatwo wytłumaczyć, bo... Zawsze wydawało mi się, że to najprostsze pytanie na świecie. Demon zmienił moje ciało. To znaczy, właściwie moja dusza. Na pogawędki o drobiazgach czas będzie potem. Drobiazgach? A co do twoich czarodziejskich sztuczek, to jak mówi stare przysłowie, nie chwal się dokonaniami dnia wczorajszego. Gdyż nie będziesz miał się czym chełpić jutro. Wniosek z tego taki, że czas napić się piwa. Bywaj. Ale... A? Też odczuwasz pragnienie? Chyba nie. Nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, czy odczuwasz pragnienie? Może porozmawiajmy o tym, co wiesz. Wiem, że chcę się stąd wydostać. O, coś nas łączy. To miłe. 1000 lat temu było niedaleko stąd miasto, a w tym mieście była sobie miła, przytulna, cieplutka karczma. Podawali piwo, krasnoludzki spirytus z piwem i pyszną golonkę z chrzanem gotowaną w piwie. Jest monotematyczny. Pod ścianą siedziało Bart. No właśnie. To znaczy Bart i pisał poemat. Najczęściej o mnie. Byłeś sławny? Pytasz ptaka, czy umie latać, albo rybę, czy umie pływać? Oczywiście, że byłem sławny. Ręka mdlała mi od udzielania autografów. Zaszczytem dla książąt i królów było, jeżeli zechciałem przechylić z nimi kufelek. Sam Adanor Wszobrody odmówił mi 37. kubeczka krasnoludzkiego spirytusu. Pijak. Następnego dnia zresztą uroczyście ślubował abstynencję ja do końca życia. Ja mu się nie dziwię, że ślubował abstynencję po takich przeżyciach. Ma jeszcze stoi. Oho, chłopcze, nie dasz rady nadążyć za spragnionym czarodziejem. Ale zostawię ci pewną użyteczną rzecz. A to nasz ekwipunek. To mapa. Magiczna. Ale każdy może z niej korzystać. Trochę przeleżała, więc uaktywni się dopiero za dłuższą chwilę. Przez ten czas... Możesz sobie przeszukać tutejsze groby. Skoro w moim było coś tak ciekawego jak ja, może i w innych coś się znajdzie? Co? Och, nie bój się, są od dawna puste. Nie chodzi mi o żadnego z mieszkańców, ale może coś interesującego, coś magicznego?
czuję jakąś aurę, ale szczerze mówiąc, mam za dużą ochotę na piwo, aby móc spokojnie myśleć. Jak chciałbyś jeszcze pogadać, to będę w mieście. A jeśli tam nie ma już miasta? To znajdziesz mnie w najbliższej karczmie. Chyba nie wprowadzono tu prohibicji. Do zobaczenia. I pamiętaj, jeżeli dzieje się coś złego, usiądź sobie spokojnie i wychyl kufelek piwa. Świat od razu stanie się lepszy. Przy okazji, jestem Arivald Silmaniony, arcymag Tajemnego Bractwa i mistrz sztuk magicznych. A ja chyba Galador. Swoją drogą, Arivald, mimo przeleżenia blisko 1000 lat w tym swoim grobowcu, ma nos czerwony, jakby przed chwilą pił. Okej, zabierzemy tę łopatę. Przyda nam się zaraz. Niestety kipunek tak wyskakuje, pojawia się i trzeba go wywoływać już potem ręcznie. To jest uciążliwe. I przekopujemy wszystkie groby. Ale skoro Arivald pozwolił... Ciekawe rzeczy w grobie złodzieja, nie? Dobrze mieć takiego przyjaciela u boku. No, na szczęście to już koniec tej bezładnej kopaniny. Wszystkie groby mam sprawdzone. Na robale i larwy pajechu! Co tu się działo? Coś ty zrobił, barbarzyńco! Dobra. A nie chce mi się myśleć. Cmentarna hiena i na dodatek debil! O nie, człowieczku! Nie ujdzie ci to na sucho! Przeklinam wszystkie rzeczy, jakie ukradłeś z tego świętego cmentarza! Mapa nie została przeklęta, bo po prostu dostaliśmy ją od Arivalda, więc wszystko zgodnie z prawem. Ale za to przy okazji mapa zaczęła działać. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Obejrzyjmy sobie, co mamy. Eliksir nieśmiertelności. Aż trudno uwierzyć, że coś takiego naprawdę istnieje. Klejdot. Pięknie i na pewno wart fortunę. Amulet. Talizman w kształcie głowy wilka. I sztylet. Bardzo oryginalny, ale na pewno bardzo niebezpieczny. Tutaj jeszcze sobie obejrzymy mapę. Magiczna mapa od Arivalda. Krótko, treściwie. Okej, tu mamy miasto i do tego miasta teraz się udamy. Tam w oddali widać jakąś samotną chałupkę. To pewnie jakaś pustelnia. A i owszem. Ale tam teraz nie będziemy iść. Nas interesuje miasto. Okidoki, no to właśnie jesteśmy w mieście. W końcu. Opuściliśmy cmentarz. O, zawsze się zastanawiałam, dlaczego ten gość wychodzi z tego zaułka, zamiast przyjść główną drogą jakąś. Z przyczyn znanych tylko naszemu królewskiemu majestatowi, a które publicznie ujawnione zostać nie mogą, nasz syn od dnia dzisiejszego nie może być uważany za naszego syna. Niniejszym rozkazujemy wymazać jego imię ze wszelkich ksiąg i dokumentów. Ogłaszamy, iż nie ma on prawa do naszej korony i majątku. A nawet do przebywania na terenie królestwa. Jego imię ma być zapomniane. Nigdy już nie przyjmiemy go pod nasz dach.
Jego wysokość król ple. Thank you, drive through. Złe wieści. Ciekawe, kto wymyślił ten głupi dowcip. Czego się gapicie? Wracać do roboty. Przecież nic się nie stało. Ale mieszkańcy miasta przywykli do takich wybryków. Będzie wziątko. Okej, okay. Rozejrzymy się troszeczkę po tym mieście. Tu zabawne rzeczy są, na przykład to ogłoszenie. Proszę się uprzejmie o nierzucanie ciężkimi lub ostrymi przedmiotami w kierunku więźnia, tudzież o nieplucie i niełaskotanie. Ale dam ci jeszcze szansę. Wykorzystywanie bezsilności więźnia, na przykład poprzez okradanie go lub nadmierne torturowanie, może ewentualnie zostać ukarane grzywną kiedyś. Przynajmniej władze są szczere, że niekoniecznie zamierzają się tym interesować. A tak jakoś tak zwykle jest, że władze się nie interesują. No dobra, to sobie tym jeszcze, znaczy, obejrzyjmy sobie wpierw może tego więźnia. Publiczne kary są najgorsze, ale najbardziej skuteczne. Pogadamy z nim. Ale dam ci jeszcze szansę. Okej, okay, no niech będzie. Widzę, że podglądasz grę kupców. Nie, gdybym tylko mógł się przyłączyć. To amatorzy, ja bym pokazał, jak się turla sześcianiki. Będzie wziątko, mam małe a z rękawa? Przepraszam, książę, ale nie mogę zdradzać swoich skromnych tajemnic. Ty nie martw się, niebawem poznamy wszystkie twoje tajemnice. Cóż takiego zrobiłeś, biedaku? Nic, wasza uprzejmość. Jestem niewinny. I zanim wasza wysokość skomentuje, wiem, że wszyscy tak mówią. Ale ja naprawdę, naprawdę jestem niewinny. Okej. Okay. Jesteś tu bezprawnie. Absolutnie. Ale zaraz nigdy te ręce, a łatwo je sobie obejrzeć w takiej pozycji, nie skalały się kradzieżą. Niech będzie. Za cóż konkretnie cię zakuto? Ktoś próbował wyciągnąć sakiewkę jednemu z kupców, a ten złapał go za rękę. Znaczy, zupełnym przypadkiem złapał za moją rękę. Jasne, że zupełnym. Czy to jest dowód? Prawda, to nie prowadzi do bezpośredniego zakończenia tej rozmowy w sposób pożądany przez nas. Ale... no dobra. A był w pobliżu ktoś jeszcze inny? Nie! Ale to prowokacja! Jestem niewinny! Ale zaraz sobie odbiję! No niech będzie. Honorem? Dobytkiem, z moimi kozami. Mam nadzieję, albo nie, kozami nie. A dlaczego nie? Bo kozy akurat mam. Rozumiem. No tak, to wszystko wyjaśnia, prawda? Ale dam ci jeszcze szansę. No dobra, zmierzamy już do finiszu tej rozmowy. Za cóż konkretnie cię zakuto? Hopsa! Ktoś próbował wyciągnąć sakiewkę jednemu z kupców, a ten złapał go za rękę. Pożądalu, poszustalu. Znaczy, zupełnym przypadkiem złapał za moją rękę. Ja się pytam, czy to jest dowód? Nie, to żaden dowód, ale akurat nam potrzebna jest konkretna odpowiedź tego więźnia, więc... Faktycznie to żaden dowód. Poważnie? Szczerze mówiąc, mój biedny człowieku, wyglądasz na takiego, który by nawet muchy nie skrzywdził. Bez obrazy, ale prędzej ciebie by okradziono, niż ty mógłbyś kogoś okraść. No, nie przesadzajmy, aż taką ofermą nie jestem. Mam nadzieję, że czysty przypadek. I tutaj pojedziemy gościowi po ambicji równo. Szóstka się toczy! Palce jak na złodzieja. Ja? Chrupowate palce? Obrobiłem nie...